Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Chociaż z tego, jak mnie pamiętacie, to zostało już wiele, to zawsze możecie cofnąć się do jakiegoś poprzedniego filmiku. W tym wypadku natomiast pozostało patrzeć na moją jakże to przesłodką facjatę w takiej, a nie innej odsłonie. Więc powiedzmy, umówmy się szczerze. Lepiej chyba z włosami, prawda? Ale nie o mnie, nie o mnie. Jeszcze raz, nie o mnie. Otóż, co chciałem powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że czasem może się zdarzyć taka sytuacja. Nie mówię, że ona zdarza się zawsze. Nie. Natomiast jeśli jesteś facetem, zależy ci na jakiejś dziewczynie lub jesteś dziewczyną i zależy ci na jakimś kolesiu bądź facecie bądź mężczyźnie po prostu, najprostszym sposobem, żeby go zdobyć, jest być przy nim. Ale być taka niezauważalna. Że właściwie to tak jesteś, ale tak jakby prawie cię nie było. Rozumiesz, o co mi chodzi? Chodzi o to, że ty masz być cieniem, a nie pierwszym planem. Nie daj się wciągnąć w pułapkę nachalności. Dlatego, że jeżeli będziesz nachalna lub nachalny, to już przegrałeś. Forget about it. Zapomnij o tym. Nie może być nachalny w stosunku do dziewczyny. Ona potrzebuje swojej przestrzeni. W przeciwnym wypadku przestraszy się, ucieknie i nic z tego nie będzie. Musisz być jej cieniem. Taką mgiełką, która ją otacza, ale ona może przez nią przejść i ona nie ogranicza jej ruchów. Nie możesz jej ograniczać, nie możesz być zbyt nachalny. Musisz to po prostu wyczuć. Musisz jej dać swobodę działania, żeby ona mogła robić, co chce. I kiedy będzie mogła robić, co chce, a ty będziesz przy niej, to ona poczuje, że ma w tobie oparcie. Ale że ty nie przysłaniasz jej całego świata. Bo ona chce mieć cały świat dla siebie. Ale chce mieć poczucie bezpieczeństwa w tym świecie. I tu właśnie wkraczasz ty. Lub on może chcieć mieć poczucie bezpieczeństwa. W tym momencie nie wkraczasz ty. Z facetami to jest zupełnie, zupełnie inaczej. I tutaj już pozostawię to na inną serię przygody z Jacą. Tak, no. Więc trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.